Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe. To najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko i szczerze. Odcinek 30. Witajcie. W trzydziestym już odcinku naszego podcastu, książka w pięć pytań i pięć minut, dzisiaj porozmawiamy o książce Dom w butelce, rozmowy z dorosłymi dziećmi alkoholików Agnieszki Jucewicz i Magdaleny Kicińskiej, a o tej książce opowie nam Anna Król. A ja z kolei dodam, że Bartek um, słyszał oczywiście o tej niedawno wydanej pozycji, ale ten rodzaj literatury nie jest mu chyba najbliższy. E, trochę to non-fiction, trochę opowieść bardzo osobista, ale mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie ciekawa. No właśnie, zacznijmy od tego, co wiemy z samego tytułu Domu w butelce. Rozmowy z dorosłymi dziećmi alkoholików. No wiemy, że to są rozmowy i dotyczą alkoholizmu i traumy wyniesionej z domu, w którym się piło. Ale powiedz, czy, chciałem zapytać o konstrukcję tej książki. Czy kolejne rozmowy zawarte w tym tomie dotyczą e, jakichś innych, różnych aspektów tego problemu? No, to jest z jednej strony dość proste pytanie, czy też odpowiedź na to pytanie może być prosta. Bo tak, ile domów alkoholowych, tyle historii? I faktycznie autorki tej książki wybrały takie opowieści, które przedstawiają trochę inną historię, trochę inne tło, czy to społeczne, czy rodzinne związane z piciem alkoholu. Ale wydaje mi się i to jakoś przede wszystkim jakoś tkwi w mojej głowie, kiedy Myślę o tej książce, że to jest jednak próba narysowania jakiegoś takiego bardzo pełnego, ważnego z wieloma szczegółami portretu zbiorowego. Ludzi, którzy w psychologii współczesnej określani są jako ci z syndromem DDA, dorosłe dzieci, alkoholików, bo okazuje się, że ci rozmówcy, pomimo że są bardzo różni i wiekiem, i pochodzeniem, i płcią, to są do siebie niezwykle podobni, i te historie, zaplatając się ze sobą, tworzą jakiś taki rodzaj, takiej bardzo mantrycznej opowieści o powtarzających się cierpieniach, o powtarzających się doświadczeniach, o powtarzających się emocjach, które no, wynikają właśnie z tego, w jakim domu byli wychowywani. Powiedziałeś, że te rozmowy składają się na taką szerszą panoramę tego problemu. A powiedz mi, jak autorki siadają do tych rozmów i, i, i zaczynają przepytywać swoich rozmówców, to w zasadzie z jakiego punktu startują? W co są uzbrojone? Czy są uzbrojone w konkretną wiedzę, na przykład na, na podstawie jakichś badań, czy, czy może we własne doświadczenia albo w doświadczenia bliskich im osób? Myślę, że ta książka jest dość wyjątkowa, choć przecież nie jest to pierwsza pozycja na naszym rynku wydawniczym, która dotyczy problemu alkoholizmu w rodzinie, ale wydaje mi się dość wyjątkowa z dwóch powodów. Po pierwsze, panorama, którą jakoś malują autorki tej książki dzięki głosom oddanym właśnie dzieciom alkoholików, jest bardzo szeroka i bardzo różnorodna, ale także poprzez stawiane pytania, poprzez. Jakby sposób narracji, y, której używają w prowadzeniu tych rozmów, y, mamy czasem też odniesienia właśnie do, do, do pewnych danych, y, do, do jakichś badań, do spostrzeżeń takich społecznych dotyczących tego, jak się pije w Polsce. Natomiast y, chyba nie to jest najciekawsze, najbardziej jakieś takie chwytające za serce i jednak yy... Z jednej strony poszerzające wiedzę osób, które miały to szczęście, że wychowały się w tak zwanych normalnych rodzinach, a z drugiej strony zbierające doświadczenia tych, którzy niestety wychodzą z traumą z domów alkoholowych. Jest to, że te opowieści są bardzo, bardzo osobiste i intymne. Autorki rozmawiają na temat żyć tych ludzi. To nie są tylko rozmowy o dzieciństwie. To co próbują zrobić, to też powiązać wspomnienia z Dzieciństwa i te najtrudniejsze chwile spędzone z rodzicami alkoholikami, z tym jak oni funkcjonują dziś, jak sobie poradzili lub kompletnie nie poradzili z traumą dorosłych dzieci alkoholików. A powiedz, bo wspomniałaś o tym spektrum dużym dosyć rozmówców, mm. również wiekowym. Czy z tej książki, w tej książce znajdziemy odpowiedź bądź przynajmniej sugestie, z jakich powodów? Po pierwsze, najczęściej wpadamy w alkoholizm i czy dzisiaj coś się zmieniło, współcześnie się coś zmieniło wobec tego, jak to wyglądało jeszcze w czasach PRL-u 30-40 lat temu? Hmm. Myślę, że nie znajdziemy takiej odpowiedzi i prawdopodobnie takiej odpowiedzi w ogóle nie ma. Myślę, że za, za, zarówno alkoholicy, jak i ludzie, którzy zajmują się zawodowo badaniem alkoholizmu czy leczeniem alkoholizmu, nie potrafią jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ktoś zaczyna pić. Czasem jest to jakieś dziedzictwo, być może zapisane też częściowo w genach. Bardzo często zdarza się tak, że syn pijącego ojca też będzie alkoholik. Czy, a ten z kolei najczęściej był również synem alkoholika. Ale oczywiście jest to tylko jeden z przypadków, bo bardzo często jest, czy równie często jest tak, że dzieci osób pijących starają się od alkoholu stronić. Choć psychologowie też to wyjaśniają w bardzo prosty sposób. To znaczy jest to odtwarzanie jakiejś historii poprzez próbę jej zaprzeczenia, więc to, to, to też jest dosyć skomplikowany proces. Więc wydaje mi się, że nie. I ci bohaterowie też opowiadając o w swoich życiach, z domów alkoholowych mają bardzo różne historie. Najczęściej są to ludzie, którzy starają się od alkoholu stronić, ale nie tylko takie są to historie. Natomiast jeśli chodzi o e, odpowiedź e, na pytanie, czy, e, czy w tej książce znajdziemy też obraz e, nie wiem, współczesnego alkoholizmu, wydaje mi się, że nie do końca, bo jednak w większości te rozmowy e, są jak takie podróże w czasie, do lat 80. 70., a nawet wcześniej, ci bohaterowie są w różnym wieku e, od 20 kilku do 60 kilku lat, więc no, jeśli rozmawiamy z 60 mojego dzieciństwie, to z całą pewnością nie będzie to obraz współczesnej, pijącej Polski. I chyba też nie na tym zależy autorkom. Wydaje mi się, że one nie rysują, jestem przekonana, one nie rysują takiego portretu Polski pijącej, alkoholowej, tylko raczej składają ze sobą takie puzelki i każdy jest opowieścią o jednym domu, jednej rodzinie i przez to tworzą jakiś portret zbiorowy. Jakie w tym wszystkim znaczenie ma y ta osobista ich perspektywa na, 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 na problem, czy ona nadaje jakiegoś szczególnego tonu tej, tej książce, czy coś szczególnego pozwala odkryć, uzmysłowić, pokazać? Ta książka jest dla mnie dość wyjątkowa, właśnie także ze względu na to, że autorki na początku, w takim bardzo krótkim wstępie, przyznają, że, że ta historia jest także częściowo ich historią. W związku z tym w jakimś sensie też wpisują się w tę grupę osób dotkniętych pośrednio chorobą alkoholową. To jest także moja historia. Także pochodzę z, z takiej rodziny dysfunkcyjnej. I myślę sobie, że to, co jakoś jest takie poruszające w tej książce, to to, że. Te rozmowy są prowadzone z jednej strony z bardzo wielką uważnością i taką wrażliwością, i ze zrozumieniem, czym jest trauma, z którą dzieci alkoholików bardzo często nie radzą sobie do końca życia, z czym jest ten rodzaj jakiegoś takiego obciążenia, z którym wychodzi się z domu i właściwie dźwiga się je przez całe życie. I one prawdopodobnie to rozumieją, i stąd wynika ta wrażliwość. Z drugiej strony to nie są rozmowy typu głaskanie, to znaczy. Faktycznie, niektóre z zadawanych pytań są pytaniami trawiającymi w sedno problemu, trudnymi, takimi, gdzie odpowiedzenie na te pytania wymaga zebrania się w sobie jakiejś siły i niejednokrotnie kończą się jakimiś atakami paniki, histerii. I one też tego nie ukrywają, to jest też w tej książce widoczne. Bardzo wielkim tematem tej książki jest wstyd, i wydaje mi się, że wszyscy, którzy. Znają jakoś historię rodzin alkoholowych, przede wszystkim dzieci, które pochodzą z rodzin alkoholowych, też mogą być może trochę lepiej zrozumieć, czym jest ten wstyd, który wynosi się z domu i który jakoś towarzyszy im przez całe życie. Trochę odpowiedziałeś już na moje ostatnie pytanie, bo otwierając książkę taką jak ta, zawsze się zastanawiam, czy nie jest to bardziej materiał na artykuł, no obszerny oczywiście, ale na artykuł w prasie, a nie na książkę. Więc może zadając ostatnie pytanie, niejako to podsumuję. Dla kogo uważasz jest ten tytuł? Kto po niego przede wszystkim sięgnie, albo kto powinien? Przychodzi mi to do, do, do głowy z grubsza trzy grupy e, potencjalnych odbiorców. Jedna to są tacy ludzie jak ja, e, którzy sami przeżyli podobną historię czy przeżywają podobną historię w swoim życiu. E, I dla tych ludzi myślę, że ta książka jest bardzo trudna w czytaniu. E, e, ja ją czytałam dość długo, odkładając po jednym czy po dwóch rozdziałach, bo miałam takie wrażenie, że trochę czytam o swoim własnym życiu i e, e, że to po prostu nie jest łatwe dwa, to są rodzice dzieci, dorosłych dzieci, alkoholików, czyli alkoholicy, czasem dziś pijący, czasem już nie pijący, bo myślę, że oni często też do końca życia nie, nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co właściwie tym rodzinom i tym dzieciom strasznego zrobili, czasem zupełnie niechcący, bo przecież to jest dużo bardziej skomplikowana historia też samych pijących, natomiast nie z ich perspektywy ta książka jest pisana i trzy ludzie, którzy kompletnie nie znają i nie rozumieją problemu, być może mają wokół siebie e, e, takie rodziny, w których alkohol jest poważnym problemem, ale właściwie nie są w stanie nawet wyobrazić sobie, co to faktycznie znaczy. Myślę, że ta książka bardzo otwiera oczy na to, co w tych domach się dzieje. Więc e, trochę, trochę dla każdego i dla każdego będzie to zupełnie inna lektura i z innego powodu istotna. Czyli jednym słowem, jak najbardziej warto i, i potrzeba było zebrać e, tego typu świadectwo e, w książce i wydać to po prostu w jednym, e, w jednym tomie. E, no to tyle, dziękuję. Myślę, że sięgnę po tę lekturę. Zdecydowanie polecam, chociaż na pewno nie jest to miła lektura na weekend, ale, ale warto chyba przy tej książce spędzić chwilę. Dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcinek. To już wszystko. Następny jak zwykle za tydzień. Będą się widzieli tym razem z Wami, właściwie słyszeli. Nasi inni koledzy, podcastowcy, serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i Centrum Wydarzeń Literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam, gadam, żyję.